Witajcie. Czas, stety albo niestety, biegnie nieubłaganie. I od ostatniej publikacji, która spotkała się z dosyć dużym odzewem z Waszej strony dotyczącej użytkowania Leona po przebiegu łącznym 400 tysięcy km, problemów, usterek, plusów, minusów, czas na kolejne podsumowanie, które de facto miałem w zeszłym miesiącu przygotować, bo mniej więcej na początku grudnia na liczniku wybiło 60 tysięcy, w tym momencie już jest 62 700, także bardzo szybko te kilometry lecą z uwagi na sporą ilość wyjazdów, tras, głównie w trasie w sumie te kilometry są nabijane. I co? Najważniejsze pytanie, co przez te 20 tysięcy ostatnich kilometrów się wydarzyło? No, niestety mało ciekawy odcinek może być, ponieważ wydarzyło się de facto, można powiedzieć, że nic. Jedyną usterką, czy też mankamentem, ale chyba który jest znany w tym modelu tak naprawdę, jest pękanie boczka fotela, a dokładnie tej części wykonanej z ekoskóry. U mnie delikatne pęknięcie też się pojawiło i zgłosiłem je podczas przeglądu pod koniec listopada przy przebiegu, bodajże tam było poniżej 58 tysięcy wtedy, jak robiłem przegląd, mniej więcej było. Także do wymiany ten element poszycia będzie. Muszę się umówić na wizytę. Oprócz tego podczas przeglądu, jak przy każdej w sumie wizycie w ASO, zgłaszam trzeszczenie przedniego zawieszenia. Też okazało się, że jest możliwa wymiana tych elementów na nowe. Także muszę się kiedyś wreszcie wybrać do ASO, żeby to przeprowadzić. Chodzi przede wszystkim o wymianę tych elementów przedniego zawieszenia. Są jakieś gumy stabilizatora i cały stabilizator na pozmianowy wymieniają, ponieważ smarowanie oczywiście nic nie daje, żadnej poprawy nie przynosi. A jeżeli przynosi, to bardzo krótkotrwała jest ta poprawa. Co ciekawe, w tym roku bardzo rzadko mi się w sumie pojawia ten odgłos. Teraz się zastanawiam, nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz był przeze mnie wychwycony, a mam wyjątkowo wyczulony słuch na wszelkie niepożądane odgłosy wewnątrz pojazdów. Także jak widać, bardzo rzadko ten problem występuje. Znowu te nieszczęsne wibracje, ale tak jak mówię, to był po jednym tankowaniu i de facto dwa razy były tylko odczuwalne. Podczas stania w korku pojawiły się i mnie to drażni, ale na szczęście praktycznie w tym samochodzie to nie występuje. Czyli jednak jest wrażliwy zapewne na jakość paliwa. Poza tym żadnych napraw, oprócz wymian oleju, okresowych przeglądów, żadnej konieczności ingerencji, inwestycji w cokolwiek, oprócz wymiany opon na zimę, nic. Kompletnie bezobsługowy samochód. Co ciekawe, pomimo tego, że dosyć sztywny, no i nie jest to Volkswagen, nie jest to Golf, czyli powinien być gorzej wykonany i tak dalej, poniekąd jest, ale jest super poskładany, nic nie czeszczy, nic nie skrzypi, żadnych niepożądanych odgłosów. One się czasami, tylko w lecie, pojawiają przy bardzo solidnym nagrzaniu kabiny na słońcu, to przez moment, jak zanim klimatyzacja nie obniży tej temperatury, tutaj gdzieś się zdarza, że delikatnie, minimalnie są skuszane na nierówności jakieś odgłosy, a tak poza tym kompletnie nic. I jeszcze takie uwagi odnośnie Leona, z uwagi na to, że dużo różnych samochodami jeżdżę testowymi. Ostatnio zaczęło mnie drażnić w grupie Volkswagena, dotyczy to przede wszystkim Skoda, ale Audi również, iż na przykład za każdym razem trzeba aktywować asystenta świateł drogowych. Tutaj raz aktywowany w Leonie jest ciągle aktywny. Raz aktywowany auto hold jest ciągle aktywny, dopóki go nie wyłączymy. Tak powinno być, ale co ciekawe, co do tych ciągle aktywnych funkcji, w związku z tym kamera nam się odpięła, może teraz będzie lepiej. Z uwagi, że często podczas morozów teraz korzystam z ogrzewania przednich siedzeń i w związku z tym, że może teraz poprawię to jeszcze raz. W związku z tym, że dużo się przemieszczam też po mieście, czyli często wsiadam, wysiadam z samochodu,
zwróciłem uwagę, że jeżeli aktywujemy ogrzewanie foteli i po niedługim okresie czasu znowu uruchomimy jednostkę napędową i ruszymy w jakąś tam dalszą podróż, trasę, to to ogrzewanie foteli jest zapamiętane z ostatniego uruchomienia. Coś, co mi się bardzo tutaj też to spodobało. Takie w sumie to są niuanse, można powiedzieć, pierdowe, ale całościowo bardzo pozytywnie wpływają na obraz pojazdu. Jak ja to mówię, głupi Seat, głupi Leon, w sumie samochód z przeciętnej półki, cenowej również, a jest zaskakująco przemyślane i zaskakująco dopracowane. Poza tym te same plusy, minusy ciągle są aktywne, czy aktualne, może nie aktywne, aktualne w wypadku Leona, czyli super prowadzenie jak na tak w sumie prosty samochód z prostym zawieszeniem tylnym. Bardzo pewne to jest prowadzenie również przy dużych prędkościach, również w takich warunkach pogodowych jak teraz mamy, czyli śnieg. Samochód się prowadzi przewidywalnie, pewnie, bezpiecznie. Układ kierowniczy jest naprawdę całkiem w porządku. Fotele również w porządku. Świetna skrzynia biegów, którą bardzo lubię, pomimo tego, że to jest manualna skrzynia. Całkiem pakowny samochód. I naprawdę za te pieniądze, przy tych kosztach utrzymania, uważam, że to jest świetny wybór. I gdybym miał cofnąć się w czasie, również bym go kupił, w szczególności mając tą wiedzę, którą teraz mam na jego temat. Uważam, że to były bardzo dobrze wydane pieniądze. Jeszcze odnoszę się do zużycia paliwa. Teraz jedziemy, jest temperatura minus 8 stopni. I przejechałem 5 km po Krakowie, średnie spalanie 8,6 litra. Długookresowo z ostatnich 3268 km, to jest od przeglądu dystans, 6,3 litra, a z tankowania 5,7 z 412 km ostatnich. Średnia prędkość 45 km na godzinę, także koszt utrzymania tego samochodu, spalania, uważam, że naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Już nie będę wracać do tego, o czym wspominałem, czyli że system bezkluczykowy można wyłączyć etui na kluczyki, które nas zabezpieczą przed kradzieżą samochodu, ponieważ bardzo prosto można ten system bezkluczykowy wyłączyć. Coś, czego na przykład w Audi nie ma, też mnie to zaskoczyło, a Seat posiada. Coś, co mi się jeszcze tutaj podoba, sposób działania systemu start-stop. Oczywiście w 90% jeżdżąc po mieście go wyłączam, ale czasami daje mu w cudzysłowie popracować, ponieważ jest zgrany z aktywnym tempomatem i to uruchamianie nie jest takie bezsensowne i gaszenie, czyli ciągłe włączanie, wyłączanie. On sobie to cały czas bada na podstawie sytuacji przed pojazdem i bardzo rzadko mu się zdarza, aby bezcelowo dokonywał aktywacji bądź dezaktywacji jednostki napędowej. Coś, na co ostatnio też zwróciłem przy tych warunkach drogowych, dużo jeżdżąc w korkach krakowskich, jeżeli podjeżdżamy do samochodu poprzedzającego w miarę trybmy tak krzywawo, to układ hamulcowy jakby już jest przygotowany na ewentualne hamowanie. Jakby było większe ciśnienie już do układu hamulcowego zaimplementowane, aby było bezpieczniej. Co ciekawe, w oparciu o czujniki parkowania, pewnie już też o tym wspominałem, ten Leon sam się zatrzymuje podczas parkowania również. I to przodem i tyłem. Także też w sumie zaskoczenie, że w taki, kolejny raz to powiem, zwykły samochód, który zadebiutował w 2012 roku, czyli już jest za chwilę 9 rok od debiutu, jest w takie systemy wyposażone. Pozostałe plusy i minusy znacie, pojawiły się w poprzedniej publikacji, nie będę ich powielać. Co jeszcze mogę wspomnieć? Samochód od przeglądu do przeglądu, de facto zużycie oleju jest niezauważalne na bagnecie. Oczywiście jakieś ono jest, ale nigdy nie było konieczności, aby cokolwiek uzupełnić, a przeglądy robią mniej więcej 15-18 tysięcy pomiędzy jednym a drugim
w zależności jak dużo jest trasa, jak dużo jazdy miejskiej, 0 dolewek. Koszt przeglądu na poziomie, teraz zapłaciłem za przegląd 1500 zł, ale wynikało to z tego faktu, że przy 60 tysiącach km należy mieć świece, płyn hamulcowy, świece są bardzo drogie, bo granica chyba 600 zł świece kosztowały z wymianą. No i płyn hamulcowy ponad 200 zł. Także tak, przeglądy na poziomie 700-800 zł. A jeżeli ktoś jest bardzo oszczędny, to może stosować się do trybu Long Life, jeżeli mu nie zależy na samochodzie, i robić te przeglądy zgodnie z zaleceniami komputera, czyli pewnie 25 tysięcy spokojnie. Poza tym żadnych uwag, żadnych usterek, oprócz tego fotela, tego delikatnego pęknięcia, no ale to już będzie prezent dla kolejnego właściciela tego samochodu, posiadacza, czy też tak samo jak te. To są gumy stabilizatora, czyli cały stabilizator będzie wymieniony. Ktoś się ucieszy, ktoś będzie miał prezent. Amortyzatory, wszystko w super stanie. Także 60 tysięcy bez de facto tak naprawdę jakiegokolwiek wpływu na ten samochód. Co dobrze świadczy. Oczywiście to każdy powie, może nie każdy, ale spora ilość z Was, co to jest 60 tysięcy. Oczywiście jest to mały przebieg. Ale jak się przegląda fora, ostatnio bardzo mocno siedzę na forum BMW nowej trójki i tam przy tych przebiegach, które ludzie wskazują, ilość usterek po prostu przeraża mnie, a bardzo mocno biorę ten samochód pod uwagę. Także te 60 kompletnej, czystej, spokojnej eksploatacji w Leonie wydaje się, że jest dobrym rezultatem. Cóż więcej rzec. Bardzo fajny samochód, wciąż mnie się przynajmniej jeszcze nadal bardzo podoba, stylistycznie dobrze jeżdżący. Jak się okazuje, bezproblemowy w eksploatacji. Z uwagi na bezawaryjność i relatywnie niskie koszty utrzymania. Jeżeli chcecie, to mogę Wam jeszcze takie samo podsumowanie zrobić drugiego samochodu, czyli Mercedesa klasy C Coupe. Również już tam mniej więcej jest 50 tysięcy na liczniku. Jakbyście chcieli, to dawajcie znać w komentarzach i coś więcej Wam opowiem, jak się tam ten samochód sprawuje. W podobnych warunkach eksploatowany jak Leon. Czy tak patrzę, czy coś się... Nie, nawet żadna żarówka się nie przypaliła, nic. Kompletnie nic na tym przebiegu. Oprócz tego fotela, wcześniej czy coś jeszcze... Jedna szkodę miałem jedną. Podczas dojazdu do autostrady A4 spod prawdopodobnie jakiegoś innego, raczej na pewno innego samochodu, kamień uderzył w maskę, a następnie spowodował dosyć mocny odprysk na szybie. Także konieczna stała się jej wymiana. Czyli jestem po wymianie szyby i prawdopodobnie z uwagi, że to z własnego AC musiałem zrobić, również oddam do lakierowania maskę, ale nad tym się zastanawiam jeszcze, żeby ktoś potem nie miał jakichś wielkich obiekcji, że tu był lakierowany i tak dalej. Także to jeszcze przemyślę, bo odprysk jest naprawdę mały. Ale tak czy inaczej maska została zakwalifikowana do lakierowania całościowego. Bardzo fajna zwrotność jest tutaj w tym samochodzie. Sobie słupek wystawię. W tych warunkach śniegowych na Goodyearach, Ultra Gripach, ja mam tutaj bodajże 8 z tego co pamiętam. Trakcja jest naprawdę super, super jest przyczepność i bardzo jestem zadowolony z tych kół, jak i z samego samochodu. To by było na tyle, nie ma co przeciągać. Dziękuję za uwagę, zapraszam do śledzenia innych publikacji. Będą się pojawiać teraz także wpisy w większej liczbie dotyczące aspektów prawnych, a także postaram się robić jakieś vlogi ze świata motoryzacji, ale w kontekście aspektów prawnych. Także śledźcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się i uważajcie na siebie w tych warunkach drogowych. Do zobaczenia.